Jerzy Jeszcze. Największy sukces w historii polskiego muzykalu. Autentyczny, bezprzymiotnikowy triumf polskiego aktora muzykalowego. Jak to się robi, panie Jerzy? Nie ma recepty na sukces w każdej dziedzinie życia. Po części działa przypadek, po części odwaga i po części profesjonalne przygotowanie do zawodu. I miłość do tego zawodu, która jest niezbędna, bo poświęceń mnoży się bardzo mnóstwo i trzeba umieć siebie nawet poświęcać, prywatne życie temu zawodowi, temu powiedziałbym powołaniu, bo to jest już powołanie. To jest chyba jedyna recepta, która może gwarantować, ale tylko po części sukces. Bo sukces jest właściwie faktorem bardzo względnym i jak mówię, że działają wiele bodźców zewnętrznych działa jeszcze na osiągnięcie całkowitego sukcesu. Osiągnął pan bezprecedensowy sukces w dziejach polskiego teatru jako aktor muzykalowy. Kto to jest aktor muzykalowy? Niektórzy złośliwi mówią, że to ani aktor, ani śpiewak. Niektórzy mówią, że to jest wyjątkowy, bardzo specyficzny gatunek aktorstwa. Jaka jest pańska definicja aktora muzykalowego? Ja może tutaj będę cytował teraz Monty Pythona, właśnie ze Spamlota. Aktor muzykalowy to jest tak jak Broadway, którego nie można nic zdefiniować. Aktor muzykalowy jest to aktor, który jest właściwie wszystkim. Jest aktorem, jest tancerzem, jest śpiewakiem, piosenkarzem, a przede wszystkim człowiekiem. I te wszystkie przymiotniki muszą być sfuzjonowane, można tak powiedzieć. Może być fuzja tych wszystkich elementów, żeby powstała taka, powiedziałbym, hybryda, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu, artysty. Jest to aktor muzykalowy dla mnie jest, czy zawód aktora muzykalowego jest chyba jedną z najbardziej nowoczesnych form artysty, który pracuje dla widzów, live na scenie. To jest bardzo istotny element, że powiedziałem live, bo to jest sztuka słowa, sztuka ciała, sztuka intelektu, ale żywo przedstawiane, proponowane na scenie i to każdego dnia, nawet czasami 8 czy 10 razy w tygodniu dla publiczności, która istnieje, nie publiczności i wirtualnej, tak jak na przykład w telewizji czy w kinie. Polscy aktorzy muzykalowi tylko nieliczni są gwiazdami w skali ogólnopolskiej, natomiast aktorzy muzykalowi na Broadwayu czy w Londynie są mega gwiazdami. Na czym polega różnica między muzykalem w Polsce, no, który jest młody, prawda, to możemy sobie powiedzieć, a muzykalem właśnie na Broadwayu czy na West Endzie? Ja może zacznę od tego, że pierwsze kroki muzykalowe w ogóle, które zaczęły się kształtować jako gatunku teatralnego w Polsce, to były właściwie lata 70., kiedy nastąpiła nas taka troszeczkę odwilż, bo te lata dobrze pamiętam, zacząłem wtedy te studia. Zacząłem się interesować także teatrem muzycznym. Była bardzo długo niszową sztuką. Nie można było jej sprecyzować. Tak samo nie można było sprecyzować jej kierunku w szkolnictwie. Można było wykształcić aktora teatralnego, aktora filmowego, albo śpiewaka, albo tylko tancerza. I na szczęście, może to było przeznaczenie, że spotkałem w życiu człowieka, który jakby zaraził, prowadził ziarno na rynek polski, ziarno teatru nowoczesnego muzycznego, bo ja celowo mówię muzyczny teatr, nie tylko muzykalowy, bo musical to jest jakby form, prawda, z form teatru muzycznego. To była dyrektor Baduszkowa, która była fascynatką, podejrzewam, tak samo jak ja stałem się fascynatem. Z niej by wszyscy trochę, prawda? Tak. Ona to widziała na Broadwayu i wymarzyła sobie taki teatr. Ale podejrzewam, że inspiracją do tego pomysłu była tragiczna sytuacja teatru muzycznego
po wojnie w Polsce, która była skostniałą formą i wręcz parodiowaną i nie do przyjęcia przez współczesną wtedy już publiczność. Ta fascynacja była też niszową fascynacją, ale z ogromną energią, która zaczyna dopiero teraz procentować. Proszę Państwa, to jest ponad 30 lat czy 40 lat, jak w Polsce zaczyna się mówić o musicalu jako wspaniałej formie nowoczesnej. Ja pamiętam, że mówiło się o Broadwayu, mówiło się o West Endzie, ale o żadnym innym miejscu na świecie, gdzie istnieje musical i każdy człowiek chciałby to poznać, szczególnie młodzi, i chcieliby tego, to robić, ale nie brakowało reżyserów, brakowało aktorów kształcenia w tym kierunku. Nie można było znaleźć miejsca, dlatego wiele, wielu generacji młodych artystów nie udało się zahaczyć o tego typu formę teatru, ponieważ nie było możliwości takiej. Więc koledzy poszli, czy tam koleżanki, w kierunku opery, teatru dramatycznego, operetki, ale musicalu nie. Ja miałem takie przeczucie, jak kończyłem to studio, a to już było 30 lat temu dokładnie, że czegoś mi brakuje jeszcze, nawet po tym studio. Czego mi brakowało? Brakowało mi forum dla tego, czego się nauczyłem. Szukano co prawda przez parę lat jakiejś typowo narodowej, polskiej formy musicalu. Ale nie nazywaliśmy tego musicalem, mówiliśmy o tym jako śpiewogra, jako tak zwany Singspiel, czyli nic takiego, co można było powiedzieć, ach, to jest super broadwayowskie. I to trwało tyle lat. Ja się ogromnie cieszę, że po tylu latach nagle zaczęto robić w Polsce musicale. Polskie musicale. I do tego polskie musicale. Do tego polskie musicale. Między innymi moje zainteresowanie rynkiem polskim, może tak nieładnie brzmi, gospodarczym językiem mówiąc, ale tak się to tam, gdzie w tej chwili pracuję, mówi. To jest rynek. Rynek dla sztuki. Może o tym powiemy później, że sztuka musi się sprzedawać, umieć sprzedawać, bo bez tego też nie może egzystować. Troszkę pańska droga życiowa zatoczyła w kolejne koło. Urodził się pan w Bytowie, gdzie jest słynny Zamek Krzyżacki. Tak, słynny. A tutaj gra pan też rycerza i to nie byle jakiego, bo króla. Myślał pan o tym, o tych takich wątkach rycerskich? Proszę pana, Zamek Bytowski był dla mnie placem zabaw. Niedaleko zamku mieszkałem całe swoje dzieciństwo i taką pierwszą młodość. Także oczywiście fascynowała mi historia i nawet myślałem o tym, gdyby moja szkolna droga troszeczkę inaczej mogła zaistnieć, prawdopodobnie poszedłbym na archeologię albo na historię, bo do dzisiaj fascynuje mnie to i do dzisiaj szperam w historii. Rola króla to jest nie jest moją pierwszą rolą, którą grałem jako król. Udało mi się zagrać w takiej światowej premierze w Norymberdze, w musical The Castle. Tam grałem króla bardzo złego, Duncana, takiego troszeczkę ciemnego króla. Ale ja nie sądziłem, że kiedyś wybierze mnie, że los wybierze mnie do zagrania właśnie stworzenia postaci Artura, która też towarzyszyła mi od dzieciństwa. Bo miałem takie asocjacje, średniowiecze, wczesne średniowiecze, że zamek, że rycerze, że świat, no to się biegało z szablami, czy tam z mieczami i tam się udawało tych rycerzy. A król Artur sam w sobie jest to pewną, zawsze był pewną legendą i nam towarzyszyła w literaturze przecież, prawda? Czy to byłyby filmy disneyowskie, czy to byłyby rzeczywiście produkcje hollywoodzkie o Robin Hoodzie, czy jak mówię o rycerzach Okrągłego Stołu. Fascynowała mnie ta postać. Ale w życiu nie myślałem, że można będzie z tej postaci, czy z tego tematu zrobić wspaniałą zabawę. Dotychczas było, do momentu premiery na Broadwayu, temat Okrągłego Stołu i rycerzy Okrągłego Stołu i króla Artura był tematem bardzo poważnym. Koturnowy. Koturnowy, prawie że mistyczny. Wcale mi to też nie przeszkadzało, ale jak zacząłem się interesować tym tematem, jak można zrobić tak poważny temat na śmiesznie, nie dewaluując treści
tego tematu i nie dewaluując pojęcia króla Artura, bo to jest też pojęcie właściwie ogólne. Dla mnie to jest pewna postać, też już symboliczna dla pewnych postaci ludzkich, zachowań ludzkich, prawda? Które, ikona, tak. Tak, jakaś taka ikona.